Już? Siarkewicz Józef. Jestem nauczycielem, byłem nauczycielem, a w tej chwili jestem nauczycielem emerytem. Już? To był syn Lipsztata, lekarza. Mhm. Proszę pana, lekarz, który miał, był Żydkiem, ale proszę pana, był no, z wielką kulturą i dobrym fachowcem był, proszę pana. I ten syn, jak miał na imię? Abram. Abram. I gdzie on się przechował? Zaraz panu powiem. Zaraz panu. Jego przechowali tutaj, proszę pana, między innymi blisko Rębkowa. W Starej Hucie gdzieś, czy gdzie? Proszę? W Starej Hucie, czy gdzieś tutaj? W Starej Hucie. Aha. U Rydzowej. Ale najpierw, proszę pana, zaraz panu powiem, jak mój kierownik szkoły, Jaworski, on był w podziemiu zaangażowany, bo on był, proszę pana, między innymi, był między innymi, zaraz, delegatem rządu londyńskiego do spraw oświatowych na nasz rejon. Był. Ale oprócz tego, proszę pana, Niemcy byli po niego, Gestapo, proszę pana, z zimną krwią, z Boga osłoną uszedł cało. Bo proszę pana, po pana Jaworskiego przyszli go aresztować. I proszę pana, mieszkał naprzeciw obecnego liceum, które jest przy ulicy Długiej, po przeciwnej stronie. I idzie trzech mężczyzn, proszę pana. Chyba dwóch mundurowych, jeden w cywilu, proszę pana, wchodzą do wjazdu jego domu, proszę pana, i pytają o pana Jaworskiego. A on wychodzi. Pytają o pana Jaworskiego. A on mówi, no mówi, Jaworskich, mówi, w Garwolinie to jest wielu. O którego Jaworskiego? A oni mu mówią, ten zerknął cywil do papierów, mówi Mariana. A to był Marian, proszę pana. No mówi, proszę panów, pokażę panom. Podprowadził ich pod dom, proszę pana, podobno otworzył im drzwi, ich wpuścił do mieszkania, a sam, proszę pana, poszedł w świat. I, proszę pana, w Warszawie komórka mu załatwiła pracę na kolei i przyjął pseudonim kolejarz, chodził w mundurze kolejarskim, proszę pana, wąsy zapuścił, proszę pana, i już w Garwolinie się nie pokazywał. Burmistrz Paśniczek i jakaś trzecia osoba. Domyślam się, że mógł być to dyrektor tajnego nauczania Cynk. Ale tylko się domyślam tego, że też, bo trzeciego nie pamiętałem. Proszę pana, pojechali do getta z tą myślą, że go, prawda... Lipsztata. To? Lipsztata, tak? Lipsztata, że go uwolnią. Proszę pana, łącznik ich skontaktował, proszę pana, i proponują Lipsztatowi. A Lipsztat podobno powiedział, że mówi, to jest, prawda, sprawia mu przyjemność, że prawda, pomyśleli o nim, ale on mówi, jest potrzebniejszy tutaj w getcie, jak w Garwolinie. W Garwolinie i inny spraw, lekarz załatwi sprawy, a tutaj go nie zastąpi kto inny. Proszę pana, ale jeżeli chcą wyrazić wdzięczność, to ma syna. Co jeszcze dodał? Mówi, ja, mówi, tam w Garwolinie to się nie utrzymam, bo widzicie, mówi, jaki ja mam nos? Wie pana, pan obozi się, że nie wszystkich, ale się rozpoznawa.
miał, prawda, ten garbaty na sobie. Mówi, mnie rozpoznają. Zresztą mówi, mnie znają. A mówi, ale jeżeli chcą się odwdzięczyć, to mogliby jego syna. A ten syn, tylko nie pamiętam dokładnie, czy miał 6 lat, czy 8. 6 albo 8 lat miał. Że syn ma większe szanse i prawda, no i chciałby, prawda, że był, on był przygotowany, że prawda, nie pożyje, ale syn może mieć szansę. No i zabrali tego syna. Zabrali, przywieźli do Garwolina, do paśniczków. I u paśniczków się nim opiekowali. Przyjęli go jak własne dziecko. A tych paśniczków, starszy syn, to był ten Grzesiek, o którym wspomniałem. Ten, który był kurierem? Ten, który był tę pocztę nosił? Nie. A który to? Proszę pana, tą pocztę to powiedziałem, że Mikulski. Ach, rzeczywiście. Mikulski. Mhm. A Grzesiek? No, Grzesiek wiem, to znaczy zapamiętałem, że był, proszę pana, był adiutantem Czarnego. Wie pan, kto to Nie wiem, kto to był Czarny. Czarny to był Jan Piesiewicz. Mhm. Jan Piesiewicz miał pseudonim Czarny i był, proszę pana, komendantem prawdopodobnie plutonu jednego, bo w Garwolinie było kilka plutonów, proszę pana, Armii Krajowej i tych chłopców z lasu, prawda? A więc to był Czarny. Jego, proszę pana, tego czarnego, proszę pana, po wyzwoleniu, proszę pana, aresztowali, proszę pana, jak zlikwidowali Armię Krajową, udzielili amnestii tym, co się zgłosili, ale tacy, prawda, mniej znaczący, to się, prawda, zgłosili. A tacy, którzy, prawda, mieli jakieś stanowisko w organizacji, proszę pana, albo stopień przynajmniej podoficerski, to tacy się nie ujawnili. I on się... A ponieważ zlikwidowali Armię Krajową, a więc część ich, no były dwie takie liczące się organizacje, NSZ i WiN. I on przeszedł do WiN-u, bo na terenie RIK, Garwolina, Dęblina, tutaj był WiN. Ale na Podkarpaciu to więcej było NSZ-u. WiN to była Wolność i Niezawisłość. Nazwa, a NSZ, Narodowe Siły Zbrojne, to dziecko. No i proszę pana, żeby, prawda, zdjąć problem z miejsca tego, z obrad, proszę pana, przenieśli go do pani Rydzowej, do Huty Garwolińskiej. A pani Rydzowa była nauczycielką. Przepraszam bardzo. Zresztą mieszkała w lesie, prawdopodobnie w nadleśnictwie, ale tego nie jestem pewny. Szkoła była, proszę pana, w dworze wtedy. W Hucie Garwolińskiej to była w dworze, jak pracowała. A jej mąż to był przeniesiony, proszę pana, w Warszawie czy gdzieś w większym mieście był spalony, a więc przenieśli go tu na Nadleśniczego do tego. Rydzowej mąż, tak? Co? Rydzowej mąż. Rydzowej, proszę pana,
znów tutaj dwie wersje, proszę pana. Mnie pan Jaworski mówił, prawda, że Rydzowej, że może. Ale proszę pana, spotkałem kiedyś tutaj na cmentarzu człowieka, który, proszę pana, jakoś tam, prawda, Piłka ten człowiek się nazywał, który mi, że trudno, z tego co on mi opowiadał, to trudno powiedzieć, czy oni byli formalnym małżeństwem, czy nieformalnym, bo ze względu na konspirację mogli być nieformalni. I czy to jest ta sama Rydzowa, co uczyła po wojnie, także tam w hucie? Tak, tak, to jest ta sama. Jest pochowana tutaj, proszę pana, obok Horliczków. Tak? Aha. Proszę pana, i ten mąż jej jest pochowany. Z tym, że ona, Helena Rydzowa, ona, proszę pana, jest Helena Rydz, proszę pana, a on, Stanisław Rydzbarski. Rydzbarski. Rybarski. Rybarski. Nie wiem, może i Rydzbarski w każdym razie. I pan Jaworski to mi powiedział, no, że on był spalony prawdopodobnie w Warszawie, ale stuprocentowo nie mogę twierdzić. Był, proszę pana, spalony w Warszawie i go organizacja zmieniła mu do klinkartę na nazwisko Rybarski. A ona zatrzymała jego nazwisko Rydz. Czyli mogła być i taka wersja. Tak. Rozumiem. Do wyzwolenia i w którymś roku po wyzwoleniu, ale blisko wyzwolenia, proszę pana, odnalazły go tego Abramka ciotki i go zabrały od Rydzowej. One, prawda, już tą sprawę przez dłuższy czas widocznie załatwiały, może przez Czerwony Krzyż albo. W każdym razie to wszystko. No i proszę pana, i go zabrały. O, nie dawał się wziąć, bo on traktował tych, prawda, Rydzów. Może i czy Rydzów, czy Paśniczków, aha, to tego nie wiem. Traktował jako swoją rodzinę, proszę pana. No, ale wzięli go na siłę, wywieźli go, proszę pana, do Paryża, proszę pana, ale nie przez Paryż, proszę pana, tam im uciekł im się, prawda, no ale, proszę pana, mieli sprawę tak zorganizowaną, że go, prawda, szybko odnaleźli. I go wywieźli, proszę pana, i był w Izraelu. Ale złapali go tam we Francji, czy w Polsce go złapali? Nie, we Francji, w Paryżu. Od razu, tak, od razu go złapali. Proszę pana, tam, proszę pana... Czy on się tu pojawił kiedykolwiek później? Nie. Po wojnie się nigdy nie pojawił. A domyślam się, że prawdopodobnie dlatego, że uciekał i, prawda, że może... Że go nie upilnują, prawda? W resorcie rolnictwa. Tam w Izraelu? Tam w Izraelu. Tam był organizatorem tych, prawda, tego, no ja wiem, no chyba tego pionu rolniczego. A no korespondował, ale do Garwolina nigdy nie przyjechał. Nie przyjechał i prawdopodobnie nie mógł, bo proszę pana, pisał serdeczne listy do tej pani profesor, proszę pana.